Dzień dobry wszystkim. Chciałam tutaj Was powitać na 74. Tour de Pologne. Już jesteśmy bliscy końca, bo dzisiaj jest ostatni etap, ale chciałam troszeczkę podsumować to, co było na wyścigu. Przede wszystkim 10. edycja Nutella Mini Tour de Pologne. Już od 10 lat promujemy kolarstwo wśród dzieci z naszym partnerem Nutella i to nas bardzo cieszy i raduje, bo ponad 10 tysięcy dzieci wystartowało, a na w tym roku na tej edycji około 2300, najwięcej w Katowicach, w Krakowie, tak jak zawsze. No więc to jest wielka radość i tutaj jest z nami też pan prezydent Brian Cookson, który właśnie wczoraj stwierdził, że to jest wielki potencjał dla kolarstwa. Wiele dajemy szansę wielu dzieciom wystartować i tak jak startował u nas Michał Kwiatkowski, który jest ambasadorem, może w przyszłości będą kolejne gwiazdy. A już dzisiaj na Tour de Pologne amatorów sam pan prezydent Brian Cookson wystartuje łącznie z innymi amatorami, mamy limit na 2,5 tysiące, więc wielki, wielki peleton, wielka drużyna, też właśnie dyrektor wyścigu wystartuje, Czesław Lang, Dariusz Banaszek, prezes Polskiego Związku Kolarskiego, więc silny team, a zapraszam tak samo na przyszły rok kolejnych zawodników, więc dzisiaj już czekamy na metę ostatniego, siódmego etapu, kibicujemy Rafałowi Majce, ale tak samo wszystkim naszym Polakom, którzy są w peletonie. Do zobaczenia za rok.